Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to, co wydarzyło się w weekend, w sobotę o poranku, to jest kompromitacja izraelskiego wywiadu, pani zdaniem? Zobaczymy. Zobaczymy. To zaskoczenie było faktycznie duże, stąd pojawiły się takie pierwsze, bardzo wczesne oceny, że to kompromituje izraelskie służby, izraelski wywiad. Ale to, co faktycznie tak naprawdę, kto zawinił, kto nie dowiózł, nie dostarczył informacji, dowiemy się dopiero po wojnie, wtedy, kiedy pojawią się wyniki śledztwa tej specjalnej komisji, która powstała, znaczy tego śledztwa, które jest prowadzone, także na pewno będzie powołana specjalna komisja, która będzie nie tylko wyciągać wnioski z błędów, które zaistniały po stronie izraelskiej, ale także jakby wskazywać na bardzo konkretne osoby, które zawiniły i także pociągać do odpowiedzialności, więc to jeszcze nie jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że to na pewno, że to była fatalna porażka izraelskich służb. Ona tak wygląda, natomiast konkretnej oceny jeszcze nie mamy. Zobaczymy, ale to też nie jest nigdy tak, że absolutnie nikt niczego nie wiedział, choć zaskoczenie było duże. Zaskakuje, że te służby są jakby oceniane jako jedne z najlepszych na świecie. Stąd może taki właśnie szok, tak może jest. Te opinie. Ale pamiętajmy jedno, że służby izraelskie mają z jednej strony fantastyczną oprawę, taką PR-ową, wielką renomę i do nich przylgnęło takie określenie najbardziej skutecznych służb świata, ale z drugiej strony one także jakby borykają się z utrudnieniami takimi rzeczywistymi, z ograniczeniami personalnymi, z tym, że to jest de facto niewielka służba w porównaniu ze służbami tych wielkich mocarstw. Tak, zwłaszcza jest. Kiedy musi zajmować się opozycją. Co więcej, tak, dokładnie, a poza tym jeszcze jest tak, że trzeba pamiętać, że Hamas i w ogóle strona palestyńska też odrabia lekcje i uczy się obchodzić te najbardziej nowoczesne rozwiązania służb izraelskich, chociażby wracając do różnych rozwiązań, my to żartobliwie nazywamy analogowych, prawda? Stąd te paralotnie, bo to jest to coś... Nie, to akurat to jest pewna nowość, ale takie prawda, unikanie w swojej pracy operacyjnej, porozumiewania się poprzez prawda, sieć komórkową, czy powrót do takich starych nawyków. Czyli jakich? Na przykład poprzez ograniczanie dostępu do w tej pracy operacyjnej do na przykład porozumiewania się przez komórki, prawda? Czy to jest komunikacja taka indywidualna, wysłanie informacji w sposób taki klasyczny poprzez kogoś. To jest powrót do prostych metod. Ja nie mówię, że Hamas tylko na tym się opiera, ale chodzi o to, że strona palestyńska po prostu uczy się obchodzić tą wielką jakościową przewagę Izraela. Ale z drugiej strony mamy jeszcze taki problem, który być może tutaj też miał znaczenie, że nie tylko Hamas się uczy, ale także służby izraelskie od przynajmniej pół roku albo jeszcze wcześniej skoncentrowane były na zupełnie innym odcinku. To znaczy... No właśnie już zahaczyliśmy o to. To jest kwestia rzeczywiście rozpracowywania opozycji, walki z tą opozycją, która protestuje. I nie tylko to, bo pamiętajmy, 2 lata temu, wtedy kiedy miała miejsce ostatnia wojna w Gazie, ta wielka taka, którą obserwowaliśmy, prawda, również Hamas ją rozpoczął taką wielką salwą rakietową w kierunku Jerozolimy, to wówczas siły Izraela rozprawiły się z Hamasem w ciągu takim, prawda, w krótkim czasie i potencjał Hamasu został tak bardzo ograniczony, że wniosek dla służb bezpieczeństwa Izraela był taki, że Hamas nie stanowi zagrożenia egzystencjalnego dla państwa Izrael. Więc, a jednocześnie się na to nałożyły problemy z opozycją, z chaosem politycznym, prawda, wewnątrz kraju i do tego jeszcze komplikacjami, czyli taką powiedzmy destabilizacją w przestrzeni zachodniego brzegu Jordanu. Mieliśmy operację w Dżeninie pod koniec lata.
pojawiała się radykalizacja wśród młodych bojowników, zwłaszcza po stronie zachodniego brzegu. I tym się interesowały służby. Co więcej, na zachodnim brzegu mamy osadnictwo żydowskie i armia izraelska, w tym służby, musiały chronić osadników, którzy też są problematyczni. To nie są aniołki. To są te grupy, które prowokują konflikty ze swoimi palestyńskimi sąsiadami i naprawdę nas to nie powinno dziwić, że mając ocenę taką, że Hamas i Strefa Gazy nie stanowi pierwszoplanowego problemu, a ten problem główny i ten priorytet jest po stronie zachodniego brzegu, czyli w zupełnie innym odcinku, no to siłą rzeczy służby, które mają ograniczony potencjał, koncentrowały się na czymś innym, prawda? A plus do tego cała masa różnych drobnych pewnie błędów i niedopatrzeń. I efekt mamy taki, że dali się naprawdę zaskoczyć. Ja zastanawiam się, kto jest tutaj jeszcze stroną tego konfliktu, bo Hamas i Izrael to jedno, ale mówi się o zaangażowaniu Iranu, co nie jest oczywiście do końca potwierdzone. Mówi się też, że Hamas, Palestyna, no, nie pasuje im za bardzo to, że Izrael zbliża się z Arabią Saudyjską. Jak poprosiłbym panią, żebyśmy umiejscowili właśnie ten konflikt w całej geopolityce aktualnej? Hamas jest organizacją pod tym względem powiązaną z Iranem, ale to nie jest oczywiste powiązanie. To znaczy Hamas nie jest ramieniem zbrojnym Iranu. Tym ramieniem zbrojnym jest Hezbollah. To jest ta organizacja, która operuje w południowym Libanie i stanowi dzisiaj zagrożenie takiego otwarcia tego, czyli z innej strony. Z innej strony, czyli od strony północnej tej wojny. Ale to na razie odłożymy. Hamas ma jednak dosyć ścisłe związki, przynajmniej ostatnio, z Iranem, który wspiera finansowo Hamas, który wspiera logistycznie, stąd na przykład, prawda, to uzbrojenie i ta technika wojskowa, którą ma Hamas, ona w znacznym stopniu jest zasilana ze źródeł irańskich. Ma także szkolenie ze strony Iranu. Natomiast pod względem politycznym jest to organizacja samodzielna. Natomiast to, co Hamas łączy z Iranem, to jest wspólny wróg, czyli Izrael. Więc Iran ma przełożenie na ten konflikt, mógł inspirować Hamas. Nie występuje w sposób oficjalny. Oficjalnie jedynie się przygląda sprawie i pochwala Hamas i mówi, że Hamas jest tą organizacją, z której dumny jest świat islamski, tak mówił prezydent Raisi. Natomiast bezpośrednio Iran w tym konflikcie nie występuje, natomiast jest cień irański w tej całej sprawie. Do tego dochodzą powiązania, to znaczy ten kontekst saudyjski. Kontekst saudyjski polega na tym, że Hamas wydaje się, chciał wywrócić stolik negocjacyjny, przy którym siedzą Amerykanie, Izraelczycy i Saudowie w sprawie tego przyszłego porozumienia abrahamowego, normalizacji relacji między Arabią Saudyjską a Izraelem. Kilka tygodni temu premier Netanyahu, komentując sprawę tego porozumienia, powiedział, że problem palestyński, kwestia palestyńska jest w tej sprawie ważnym elementem. Natomiast Palestyńczycy są istotni, ale nie mają prawa weta. Czyli nie mogą powiedzieć, że żadna ze stron nie może się porozumieć, ponieważ nie został rozwiązany konflikt izraelsko-palestyński, a przecież pamiętamy, Saudowie to są ci adwokaci sprawy palestyńskiej. I być może jest tak, że przy jakiejś inspiracji Iranu, takiej antyizraelskiej, ale tutaj oczywiście spekulujemy, nie mamy dowodów, natomiast polityczne powiązania to potwierdzają. Hamas mógł się zdecydować na takie, prawda, pójście wabank po to, żeby pokazać, że nie da się zrobić normalizacji saudyjsko-izraelskiej bez jednak udziału strony palestyńskiej i przy marginalizacji de facto tych, prawda, interesów Palestyńczyków i że to jest takie weto palestyńskie, tak? Czyli chcieli być może zaprzeczyć polityce Benjamina Netanyahu. Poszli na całość, ale to faktem jest, że świat arabski
ulica arabska częściowo, wydaje się, prawda, te obrazki oglądamy, poparła Palestyńczyków, ale już tak to nie wygląda po stronie rządów. To znaczy spójrzmy na reakcję otoczenia. Ulica jest jak zawsze propalestyńska, czyli ulica arabska w różnych krajach Bliskiego Wschodu jest propalestyńska, ale rządy niekoniecznie. Znaczy oni faktycznie wiedzą, mają swoje własne interesy i nikt na Bliskim Wschodzie nie będzie ginął za państwo palestyńskie. I tak samo nie będą ginęli Saudyjczycy, którzy będą parli do tego, żeby jednak osiągnąć to porozumienie trójstronne, na którym im bardzo zależy. Ja tylko szybciutko dodam, Turcja, która przecież jeszcze niedawno prezydent Erdogan mówił o wsparciu braci Palestyńczyków w strefie Gazy podczas tych wcześniejszych odsłon. Przedstawiał się jako adwokat sprawy palestyńskiej, a dzisiaj mówi, wzywam wszystkich do zaprzestania przemocy i oferuje swoje usługi mediacyjne. Dokładnie to samo robią także inne, może nie chcą mediować, ale naprawdę wstrzymują się od jakichś takich jednoznacznych wystąpień państwa arabskie, co pokazuje, że to otwarcie, to przełamanie izolacji Izraela jest większe niż by Palestyńczycy chcieli widzieć. Do tej skomplikowanej układanki musimy jeszcze dorzucić jeden element, który pewnie też dodatkowo komplikuje, a być może odwrotnie, upraszcza nam sprawę. Czy Rosja zaciera ręce, patrząc na ten konflikt? Rosja zaciera ręce, ale Rosja nie jest czynnikiem sprawczym. To znaczy, jeżeli ktoś... Jest obserwatorem, którym może albo się cieszyć... I tym, który korzysta z obiektywnie z sytuacji, która zaistnieje. Oczywiście mamy zalew domniemań, spekulacji, plotek, jakoby Rosja zainspirowała Hamas, szkoliła Hamas. No ale to są plotki, a jakie są rzeczywiście plotki. Takie realne korzyści Realne korzyści są takie. Po pierwsze, Rosja dzisiaj dostaje tym samym argument, takie potwierdzenie dla swojej takiej narracji propagandowej, że świat i polityka międzynarodowa uległy nadmiernej ukrainizacji. To jest to, co Ławrow mówił podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu, czyli całkiem niedawno. On zarzucał, że my nadmiernie koncentrujemy się na, tutaj cytuję Ławrowa, kryzysie ukraińskim, podczas gdy świat ma swoje inne ważne problemy, patrz na Bliski Wschód. I tutaj ma po prostu argument, mówiąc, proszę, mieliśmy rację, świat się powinien zajmować sprawami Bliskiego Wschodu, a nie koniecznie, prawda, mieć taki fokus na Rosję i na Ukrainę. Więc to jest argument dla propagandy i dyplomacji rosyjskiej. Dwa, to jest także argument taki, i to już widać, podnosi propaganda kremlowska, mówiąc, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to, co się dzieje z Izraelem i z Gazą, to jest wielka porażka Zachodu. To znaczy Rosjanie chcą ubrać konflikt ten w upadek świata zachodniego i w to, że świat zachodni nie jest w stanie zarządzać bezpieczeństwem w innych regionach. No właśnie, skoro ten zachodni świat i bezpieczeństwo, jak pani mówi, Stany Zjednoczone wysyłają lotniskowiec. To jest reakcja współmierna, dobra. Co ona oznacza? Jaki to jest sygnał wysłany właśnie do świata w stronę Rosji? Sygnał jest taki, że po pierwsze, i to także zauważają Rosjanie, że potencjał militarny Stanów Zjednoczonych jest tak duży, że Amerykanie są w stanie działać na wielu frontach, w odróżnieniu od państwa rosyjskiego. Rosja nie może się angażować na innych kierunkach tak intensywnie jak na odcinku ukraińskim, po prostu jej na to nie stać, natomiast Amerykanie mają takie możliwości i tutaj tego dowodzą, wysyłając, prawda, swój najdroższy sprzęt na wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego. Co więcej, to jest dowód silnego wsparcia dla Izraela, a także, i to odczytują również nie tylko Rosjanie, ale przede wszystkim Irańczycy, jako taki czynnik odstraszający. Znaczy zdecydowane poparcie dla Izraela, a także zapowiedź, że Stany Zjednoczone będą w stanie dosyłać, uzupełniać uzbrojenie, amunicję niezbędną do przeprowadzenia działań wojennych,
świadczy o tym, że to nie jest tak, że Zachód wyczerpuje się, czy Stany Zjednoczone wyczerpują się ze swojego potencjału, na przykład dosyłając broń Ukrainie, bo okazuje się, że tutaj także są w stanie uzupełnić braki, czy uzupełnić na bieżąco dostawy dla armii izraelskiej, chociaż jeszcze tych dostaw nie ma, one mają być w ciągu kilku dni, niemniej one nie stanowią jakiegoś większego problemu. A myśli pani, że rzeczywiście ten konflikt, ta wojna w Izraelu trochę sprawi, że ta sprawa ukraińska zostanie przykryta? Zobaczymy, na te pierwsze te 2-3 dni, prawda, podczas których obserwujemy wojnę, no dzisiaj to jest temat numer jeden. Ale prędzej czy później, znając specyfikę operacji izraelskich, to ten konflikt się skończy i ponownie wrócimy, będziemy się koncentrować na działaniach, prawda, na froncie donbaskim, może krymskim, zobaczymy. Na razie tutaj faktycznie to jest taki news, ale to pewnie za moment zejdzie z pierwszych stron gazet, zrutynizuje się. Nie spodziewa się pani eskalacji tego konfliktu? Nie, no eskalacja przed nami. Znaczy widzimy, jak reagują Izraelczycy. Po tym pierwszym szoku, który, prawda, zadziwił wszystkich, to nie jest tak, że państwo Izrael nie zadziałało. Znaczy tam działają procedury. To państwo bardzo sprawnie przestawiło się w tryb wojny. Prawda? W zasadzie w ciągu tej pierwszej doby. I to, co się teraz dzieje, no to jest koncentracja wojsk, to jest przygotowywanie się do tej, prawda, dużej odpowiedzi, która już trwa i cele w Strefie Gazy są niszczone, ale Benjamin Netanyahu zapowiedział taką drastyczną rozprawę z Hamasem, więc spodziewamy się eskalacji na kierunku faktycznie w samej Strefie Gazy. I tutaj też warto, prawda, przyglądać się temu, jak będzie reagował region, a raczej będzie się przyglądał i da Izraelowi dokończyć operację. Te krwawe wydarzenie na Bliskim Wschodzie komentowała dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.